Wiesz, że mamy coś wspólnego, tak pomyślałam. Co takiego? Poza tym, że podoba nam się, że nie jedno, ale... że podoba nam się tu mężczyzna, prawda, który jest na tej okładce, nie w moim typie. Akurat on jest trochę w moim typie, nie do końca, ale wiesz jak to jest, z łóżka by człowiek nie wygonił. Tak jest. Natomiast wiesz, nie używamy imion, które mamy w dowodzie osobistym. To prawda. Chociaż ja trochę używam. Używasz? Tak. Znaczy no ja bo to, czasem bo to jest moje drugie, trzeba, no. Bo to jest moje drugie. A, nie, w tym sensie. Ja wziąłem drugie jako pierwsze. A, okej, no to ja tak nie, niestety. Chciałabym mieć na drugiej. Ale tak sobie myślę, jak na przykład, jak rodzina na to reaguje, że używasz tego imienia? Wiesz co, nigdy z nimi o tym nie rozmawiałem. Z rodzicami nie zdążyłem o tym porozmawiać. No tak. A z naszą rodziną jakoś tak wyszedłem z założenia, że nie ma powodu, żeby się tłumaczyć. I po prostu. Koniec. Pytam też na to, wiesz, dlatego na przykład, bo moja mama bardzo nie lubi tego, że ja nie używam imienia i nazwiska, które mi nadano i strasznie jakoś to przeżywa. Więc zastanawiam się, czy też, może ty masz takie albo wśród znajomych, albo wśród rodziny? Nie, zupełnie nie mam. Czasem pojawiają się pytania, ale właściwie prawie nigdy. Aha. O to dlaczego? Tak. I to jest dobre pytanie. No taki miałem kaprys. Po prostu? Tak. Tak, ja mam bardzo... Stałeś któregoś dnia, pomyślałeś sobie, ha, Mikołaj. No tak. Po prostu? Właściwie to było w nocy. Nie chcę znać szczegółów na antenie. To było w nocy, tak. Że tak, to jest świetne. Że ja to, które jest drugie, wezmę jako pierwsze. No nazwisko też tam... Nazwisko z kolei mam zupełnie szeleszczące. Tak. A bo ja wiem, jak ty się nazywasz w ogóle. Tak. Ostatnio się dowiedział w ogóle przypadkiem. Znajomy dziennikarz mi powiedział. Więc, ale jakie to ma znaczenie? Czy ja, nie, żadnego. Tak, czy ja się nazywam Zdzisław Kowalski, czy... Absolutnie żadnego, właśnie o to chodzi, że absolutnie Milcke. Żadnego. Znaczy ma znaczenie takie, że dla mnie jest ważne w języku polskim to sformułowanie nazywam się. To jest jednak czasownik zwrotny, nazywam siebie. Nie, że ja nazywam się. Więc ja nazywam się Mikołaj Milcke. Ja i bardzo to jakby rozumiem, tylko tak się zastanawiam, wiesz, bo jednak ludzie czasami też pytają, o dlaczego? Ja mówię, no dlatego, że któregoś dnia postanowiłam zacząć nowe życie i chciałam w ten sposób zaznaczyć nowa ja, nowy rok, nowa ja, wiesz, że nowe życie, nowa ja, w tym sensie, że to się zaczyna coś nowego w moim życiu i to chyba w żydowskiej tradycji jest coś takiego, że jak ci coś nie powiedzie, to zmieniasz imię i zaczynasz od nowa jakby, nie? Ale wiesz, jak kiedyś zapragnę wystartować w wyborach prezydenckich. Może tak być. To będę musiał albo zmienić imię i nazwisko na to już znane. Tak, albo do tamtego, ale żeby... to bez sensu, no jak już coś jest wylansowane, to... Ale wiesz, zależy jak jest, bo może być źle wylansowane. Nie, no moje jest nieźle wylansowane. Że pozytywnie, w tym sensie, tak. Że pozytywny odbiór. U mnie to różnie bywa pewno. Ale planujesz karierę? Nie, absolutnie nie, absolutnie nie. O Jezu, nie. Ja byłam świetną urzędniczką, wiesz, bo ja jestem taką osobą bardzo, że papierki, że ja lubię... Wiesz, segregatory? O Jezu, mam tyle segregatorów w domu, nawet nie wiesz. Ja sama porządkuję swoje rzeczy w segregatory, robię sobie zakładeczki, robię takie... straszne, ale robię naprawdę w ten sposób. Nawet co więcej, moim znajomym układam rzeczy w domu. Ja od 5 dni obiecuję sobie, że wreszcie rozliczę ten PIT. O Jezu, jeszcze nie? Nie. Bo w pierwszej wersji wyszło mi, że mam dopłacić. Jest taka szansa. No. Ja moją matkę też rozliczam ją co roku, zresztą ona tam ma jakąś tam, wiesz, zagraniczne dochody, jakieś tam kapitałowe, jakieś tam szaleje w ogóle ostatnio. I mówię, no mamo, musisz dopłacić. Ona mówi, co? Źle mnie rozliczyłaś na pewno. Ja mówię, mamo, weź sobie, jest dobrze, no idź do księgowej ewentualnie. Ale mamo, pozdrawiam cię. Ona nie ogląda nas oczywiście. Pozdrawiamy mamę. Nie, nie ogląda nas. Ona nie używa internetu, wiesz, tak za bardzo. No, tak czy inaczej pozdrawiamy. Ale pozdrawiać można, tak, to prawda. Był taki moment na początku twojej kariery pisarskiej, że chciałeś być bardzo anonimowy. Też jakby tak odbierano tą twoją... użyję tego brzydkiego słowa, mistyfikację z imieniem i z nazwiskiem, jako taką próbę utrzymania anonimowości, nie pokazywałeś się nigdzie publicznie, wiesz. No nie, ale wiesz, ja chciałem sobie i otoczeniu udowodnić, że jestem w stanie wydać i sprzedać książkę bez twarzy. Zrobiłem to. No tak. Gej w Wielkim Mieście jest nie dość, że to nie jest, czy to jest akurat obiektywna jakby ocena, jest hitem, bo ja go sprzedałem bardzo dużo. Ale jest też podobno książką, która się zalicza do klasyków już w tej chwili. Proszę. I to też nie jest moja opinia. To jest też opinia gdzieś przeczytana na Instagramie. No dobra, ale wam to udało się. Tak było na początku, że nie pokazywałeś twarzy, nie mówiłeś, nie udzielałeś wywiadów, a później w którymś momencie jednak to się zmieniło. Co, jakby zapragnąłeś jednak trochę tego fejmu? Nie, jak już udowodniłem sobie... blasku świateł tutaj? Nie, jak już udowodniłem sobie to... Nic tak nie cieszy jak blask fleszy. Jak już udowodniłem sobie to, co chciałem sobie udowodnić... o, jest choroba. I światu. to stwierdziłem, że idziemy dalej. A co będzie dalej? No już różowe kartoteki, na różowych kartotekach z tyłu jest moje zdjęcie, tak. Takie duże. Natomiast nie w moim typie i 3x3 no będziemy mocno moją twarzą reklamować. Ja widziałem, bo ja widziałem całą tą okładkę, jakby też tak. Te zakładki, te tak. O właśnie, skrzydełko też tak nazwała, nie masz rację. Są fajne spoty, w których jest sporo też moich fotografii. A tego nie wiedziałam. Jest są na Facebooku i na Instagramie. Czyli teraz po prostu się lansujesz po prostu. Trochę tak. No, wiesz, myślę sobie, że jeśli ja... Ja też nie uważam, że to jest coś złego, tylko po prostu stwierdzam fakt. A ja się też nie tłumaczę, tylko jakby wyjaśniam, że jeśli ja właściwie bez zbytniej promocji, jeśli sprzedaliśmy tego geja w Wielkim Mieście, tego chyba z Szerefocha tyle, to ile jesteśmy w stanie sprzedać z promocją? Rozumiem. Z tak zwanym ryjem, bo to się tak mówi, ryjem, no, tak się mówi, no co? Też bym sobie użył tutaj, prawda, ładnie mówić, prawda, że... Ale no, mówi się, że z ryjem, no. Tak. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.